Niezmiennie, w naszym studiu jest jeden pingwin, który powinien wiecie co zrobić i jest drugi człowiek, nasz ekspert, Stanisław Głodny z Panasonic. Karolu drogi, bądź tak miły, nie przykręcaj nazwiska. <grym> Cicho, to Bo się... głodny byłeś, za, to wiesz za, to. Nie głodny, <grym> głodny Tak się nie robi, to jest do wycięcia, tak się nie robi. Życzę sobie... Dobrze, Nawet mój świetnie. Mój synu nauczycielki, jak mi źle mówią. Kochani, ile energii będzie zużywać pompa ciepła? Co, co zrobić, żeby zużywała jej jak najmniej? Dokładnie to omawialiśmy w pytanie wcześniej, na poprzednim filmie, w którym, w którym było pytanie, filmie? które parametry wpływają na yy, i które czynniki wpływają na yy, koszty użytkowania pompy ciepła. Także przed chwilą. Było, ale w innym filmie pewnie macie tu gdzieś podlinkowanie. Temat bumerang że to było. No tak, bo to w sumie temat jak bumerang też tutaj wrócił. Dokładnie. Dobra, pytanie numer dwa. Dlaczego warto ustawić możliwie najniższą temperaturę CW ciepłej wody użytkowej? Boiler! Dlaczego? Bo generalnie im yy, niższa temperatura, tym niższy parametr, z którym pompa ciepła w końcowym etapie będzie pracowała, więc w praktyce po prostu będzie pracowała taniej. Ok. Trzecie. Wpływ wysokości histerezy CWU na rachunek za prąd. Dlaczego 6-8 kelwinów, a nigdy 1-3? Po pierwsze, nie powiedziałbym, że nigdy, bo w momencie, jak mamy duże zapotrzebowanie na wodę i chcemy bardzo szybko uruchomić wygrzew po jakimkolwiek zużyciu, to jak najbardziej 2-3 kelwiny jest ok. Natomiast dlaczego duża histereza sprawia, że jest taniej? Bo zbiornik jest bardziej przechłodzony, w związku z czym pompa... Jak poprzednio, pracuje z niższym parametrem, podaje niższą temperaturę wody na wężownicę, e, więc cały proces ma średnią niższą temperaturę, więc jest średnio nieco tańszy. Trzeba by to było chyba. To, by to się wszystko na sprowadza do jednego. Jeszcze rozrysować, żeby to było, bo dla nas to jest oczywiste. A jeżeli ktoś dogrzewa właśnie o te tylko 2-3 stopnie, to cały czas pracuje no patrz, w, tym, w tym Dobra, końcówkę. to może tak, zaczynam od 45 i grzeję do 50, 45-50, czyli na starcie mam powrót co najmniej 45 stopni, ale jak zacznę od 40, to mam powrót 45 kelwiny, 5 kelwinów niżej, a to zdecydowanie taniej, to już. Niżej z temperaturą taniej i już. E, ile energii wytracam na cyrkulacji non-stop, cyrkulacji z czasówką braku cyrkulacji? No to generalnie zbyt dużo zależy od e, budynku, żeby tak odpowiedzieć wprost. Natomiast moje takie negatywne doświadczenia z pracującą non-stop e, są takie, że czterokrotnie więcej niż normalnie. I to jest taki negatywny przypadek, gdzie ona pracowała non-stop. Nie wiem, jak byłaby izolowana, ale nie najlepiej. Przejście na taką podstawową czasówkę dawało mniej więcej dwukrotnie e, obniżenie tych dodatkowych wygrzewów, bo normalnie był jeden, w tym przypadku skalnym były cztery, potem były takie dwa lub trzy, zależy od dnia. Natomiast no, brak cyrkulacji sprawiał, że był jeden e, cykl wygrzewu, ale to był jeden konkretny budynek. Jeżeli ją wykonamy poprawnie, bez jakiegoś odejścia do, m, do kuchni dziesięciometrowego czy 20, w którym de facto jej nie potrzebujemy i, i zoptymalizujemy, to jesteśmy w stanie uzyskać jakby zwiększenie kosztów eksploatacji na poziomie 20 czy 50 procent. Natomiast ani mniej nie, bo zawsze tam będą straty. E i więcej zawsze możemy. Tak? Natomiast co jest kluczowe? Możemy to próbować pożenić z automatyką. Są teraz takie fajne pompki, które reagują na spadek ciśnienia. Jak odkręcamy kurek, czy przepraszam, teraz nie kurki są, tylko te Weihler, nie wiem jak to się nazywa poprawnie, ten Dings, ten One, to nas wykrywa spadek ciśnienia i bardzo z dużą mocą przeciąga tą wodę. W efekcie nie musimy przepuścić powiedzmy 10 litrów czy 5 litrów wody, tylko jeden a resztę nadgoni nam ta cyrkulacja. Są jakieś cuda, przynajmniej kiedyś były popularne, że to było razem ze światłem włączane, że jak się wchodziło do łazienki. Pomysłów na optymalizację było pełno. Natomiast każdy, który sprawia, że ona pracuje mniej, będzie dobry. To Liczy na pewno. się fin finalny efekt, czyli obniżenie ilości cykli wygrzewania. Tak, te pompki właśnie przeciągające, one są teraz naj, najnowocześniejsze, ale one są... No, to są bardzo Czy to nie jest drogie? Drogie. Znaczy drogie. Znowu, jak na to spojrzymy... Gdybyśmy... Trzeba policzyć. Trzeba by to policzyć, natomiast no z perspektywy rocznych kosztów eksploatacji, to się może opłacać, jeżeli chcielibyśmy mieć cały czas gotową tą cyrkulację. Ciekawe pytanie. Eee, kolejne czy logika pracy wszystkich pomp ciepła dostępnych na rynku jest taka sama, wpływ logiki pracy pompy ciepła na wysokość rachunku za prąd? Absolutnie nie jest taka sama. Są e, inaczej, główne założenia i te podstawowe algorytmy są często podobne, ale szczegóły, w szczególności sterowanie nie tym, kiedy się ma włączyć, kiedy wyłączyć, ale jak pracują e, zawory, jak pracuje układ chłodniczy, jakie są te parametry chłodnicze, one de facto wynikają z algorytmów pracy i one definiują, czy dane urządzenie pracuje dobrze, czy nie. Dość powiedzieć, że e, producentów, którzy albo inaczej, urządzeń na rynku, które bazują na tym samym układzie chłodniczym, i tym samym falowniku jest dość sporo, dość powiedzieć, że Panasonic też jako OM sprężarki dostarcza dla różnych firm, które się potem tym chwalą bardzo mocno. Jednocześnie te parametry, które osiągają, mimo to, że to jest na przykład ta sama sprężarka, no są zupełnie inne. Chociażby nie wiem, utrzymanie, uzyskanie temperatury 55 stopni przy minus, 20, przy minus 28 czy przy minus 25. Na 410. Coś, czego większość urządzeń, nawet tych najlepszych, nie osiągała takiego punktu koperty pracy, a Panasonic na 410. go osiągał. Z czego to wynikało z dobrego algorytmu pracy, maksymalnego wykorzystania wymiennika, dobrej logiki i dobrego programu. Mogę powiedzieć na swoim przykładzie i swoich obserwacji, jeszcze co, że jest w niektórych pompach całkowicie na odwrót logika pracy pompy obiegowej. Wewnątrz hydroboksu. W Panasoniku raczej dochodząc do temperatury zadanej, zwiększamy ilość litrów, przepływ. Mm -hmm. tak? A w niektórych pompach jest to zmniejszenie, tym samym osiągnięcie szybciej temperatury zadanej. Skrócenie cyklu pracy. Więc nie, nie chcę zróżni... komentować ani, ani dyskutować o produktach, których nie znam. Natomiast z całą pewnością algorytm jest jedną z ważniejszych funkcji, jednym z ważniejszych know-how, jeżeli chodzi o budowę urządzenia. I można zaoszczędzić, wybierając pompę, która pracuje lepiej inteligentniej. Myślę, że tak. Myślę, że tak. Kolejne pytanie. Czy mając produkcję z y, y, PV, z fotowoltaiki za dnia opłaca się przegrzewać duży bufor podłogówkę? No, jeżeli go już mamy, to w rozsądnym zakresie zawsze się trochę opłaci. Natomiast jeżeli to się odbywa kosztem przegrzewania pomieszczeń, już nam jest za ciepło i de facto wietrzymy, no to już się nie opłaca. Czyli z głową? Czyli z głową. Faktycznie możemy magazynować energię w buforze, ale to musi być duży bufor, musimy to mieć przemyślane, musimy mieć układ rozbioru. E, krótko mówiąc, jeżeli to zrobimy tak po prostu, to może się okazać, że, że ten efekt będzie. E, Odbijał się na komforcie. Ogólnie wszystko, co tutaj mówimy, można podsumować, że większość tych sytuacji, o których tutaj mówimy, wiąże się z głównym nastawieniem, że coś można zrobić i nie wszędzie zadziała, i z reguły jest pogorszenie trochę komfortu. Najczęściej jest tak, no, chociażby cyrkulacja, no, najwyższy mhm. komfort to jest tak, cyrkulacja chodzi cały czas. Ale ekonomicznie to się nie spina. W ogóle. Więc zawsze chodzi o znalezienie złotego środka. Jakiegoś punktu czy tak jedzie. samo wyższa jakaś histereza w zbiorniku ciepłej wody użytkowej? Tak, tak Dopodnie. samo. Można to skompensować większym zbiornikiem i wtedy taki efekt uzyskiwać. No rozwiązanie jest dużo. Siódemka. Co jest bardziej opłacalne? Grzanie ciągłe niższą temperaturą, czy grzanie wedle harmonogramu z przerwami do wyższej temperatury, ale z wykorzystaniem różnych taryf? Kiedy to ma sens? Kiedy różnica w cenie taryf jest znacząca. Krótko mówiąc, to jest dość prosta matematyka, jeżeli, jeżeli to się opłaca, natomiast trzeba uwzględnić kilka rzeczy. Pompa dociążona, pracująca w tej droższej taryfie, pracuje z gorszą sprawnością, to też trzeba uwzględnić, to nie będzie ta sama sprawność w jednym i drugim przypadku. Co więcej, tania taryfa może być w takim momencie, w którym mamy zwiększone zalodzenie, krótko mówiąc, na przykład w nocy, kiedy będzie wyższa wilgotność, efekt będzie taki, że... Przy małym obciążeniu mielibyśmy w tej nocy 3 defrosty, a takich mamy 8. I to się też może jakby nie spiąć. Natomiast to wszystko jest do, do policzenia i to, to zależy od konkretnego przypadku. Tak naprawdę o jakim zakresie mówimy. Wydaje mi się, że to się może opłacać. Natomiast to jest coś, co dotyczy indywidualnie bardzo konkretnego budynku i należałoby to po prostu przeliczyć dla konkretnego przypadku. Z pewnością to ma sens, natomiast... Pewnie rozmiar bufora, który należałoby przyjąć, czy, czy dyskomfort, który mielibyśmy przez przegrzewanie jest też istotny. Bo tutaj nie mam informacji o buforze, tylko o przegrzewaniu do Myślę, że temperatury. Sensownie by było tak, jeżeli ktoś już ma układ tak, że może coś takiego wykonać, może takie eksperymenty u siebie zrobić. Yy, Karol, nie? najprostszym rozwiązaniem będzie zwiększenie histerezy na przykład na termostacie pokojowym z 0,2 stopnia do pół stopnia. W tym momencie tym buforem będzie cały budynek. Pół stopnia to nie jest jeszcze dyskomfort, a może się okazać, że efekt będzie. Przy sterowaniu czym? Termostatem zewnętrznym, który możemy skonfigurować histeręzę. Tak, tak, tak. Następne pytanie. Kolejny przypadek. Dlaczego nie warto stosować maskownic na agregaty? Jakie miejsce do montażu agregatu jest najlepsze? Najlepsze jest takie miejsce, które jest najlepiej blisko naszej maszynowni, kotłowni. To jest kwestia strat ciepła, długości instalacji, jeżeli to jest tu obieg chłodniczy. Natomiast yy, strona południowa jest potencjalnie, potencjalnie nasłoneczniona. To nic nie daje, ale trzeba dokładać czujnik temperatury, więc... Jakiś tam minimalny koszt. Natomiast pierwsza część pytania, dlaczego nie warto stosować maskownic? To jest teza, a nie pytanie. Więc ja nie uważam, że nie warto stosować maskownic. Jeżeli one są dobrze wykonane, spełniają swoją rolę, nie ograniczają przepływu powietrza, poprawiają na przykład kwestie akustyczne albo wizualne, to bardzo proszę. Polecam. A znasz takie które, maskownice, które poprawiają aspekty wizualne. A no tak Nie przykład, odbija się od nich powietrze, które zaciąga z powrotem yy, pompa, Bo to o to chodzi. Widziałem takie ładne żaluzje szerokie, których to powietrze swobodnie przechodziło, ale to była bardziej ściana, która była postawiona przed i zakrywała to. Toś ładnie to Czyli wyglądało. Ważna, Przepływ powietrza. Ja, ja sprawdzałem, jak te powietrze tam mhm. wieje, jest przodu z tyłu, i byłem jakby zadowolony z tego efektu. Nie było żadnego efektu podkręcania się tego powietrza z powrotem po tak rygazach. Ale jeżeli byśmy, byśmy mieli skrzynię jakąś, albo jeżeli mamy, wiesz, wycięty jakiś wzorek, od którego się odbija i za sobie powrotem, No jeżeli to ten wzorek nie stanowi, nie wiem, 10% powierzchni wentylatora, no to nie ma problemu. Jak stanowi 50%, to się martwimy. Czyli znowu, z głową wszystko. Zawsze Karol. Na ile stopni ustawić temperaturę wyłączenia grzania CO? 24, 18, a może 15? Co to zmieni? No to zmieni od kiedy zaczynamy grzać. Krótko mówiąc, im jest cieplejszy budynek, tym od niższej temperatury zewnętrznej potrzebujemy go grzać, bo zyski wewnętrzne wystarczają do utrzymania temperatury. W najnowszych budynkach to są temperatury rzędu 12 stopni, zalecane, projektowe. W starszych budynkach to było 18, 24 to jest akurat wartość już z kosmosu, bo no przy takiej temperaturze nie potrzebujemy grzać. czy znaczy to jest chyba standard, tak? No e, bo to jest, jest wartość domyślna, ale to, to jakby nie wynika. To raczej wynika stąd, żeby tą pompę móc uruchomić testowo na starcie. 18 z tego, co kojarzę przy starszych budynkach, 15, 15 przy nowszych, a 12 przy tych najnowszych. Ale mieliśmy klienta, który mówił, ustawcie mi na 7 i tak dalej, bo jak jest y, wyżej, jest temperatura ustawiona, to jest zbyt ciepło. Okej. Okay. Ale Możliwy. to wynika Dobre, z tego, jaki jest budynek. Kolejne. Czy większy zład wody, bufor, przełoży się na większe lub mniejsze zużycie energii elektrycznej? Do pewnego momentu tak, potem już to nie ma znaczenia. Jeżeli pompa przez brak bufora miałaby pracować nieefektywnie, mieć za krótkie cykle, nie, to jest nie, nie zwiększamy. Wie, że, wiesz, że masz bufor, powiedzmy, 50 odpowiedni dla dziewiątki J, na przykład pompy i wkładasz do tego 100 albo 300 litrów. Trzymamy się, z, Karol, tej zasady doboru bufora, o której mówiliśmy chwilę temu? Jeżeli się jej trzymamy, to to jest dobór tego właściwego bufora. Czyli kiedy dajemy większy, kiedy on zapewni oszczędność wtedy, kiedy ta pompa jest nieco większa niż mogłaby być. I tyle. Krótko mówiąc, chodzi o wydłużenie średniego cyklu pracy. Popatrz na to w ten sposób. Jeżeli pompa pracuje przez 6 minut, ma taki cykl startowy, zapewnia go minimalny zład. I teraz połowa tego cyklu jest nieefektywna, a połowa jest już efektywna. No to powiedzmy, średnia efektywność będzie 4,5. Bo jak jest efektywna to 6, jak jest nieefektywna to 3. Strzelamy. Teraz, jak dwukrotnie zwiększysz ten bufor, to dwukrotnie wydłużasz, czy, czy trzykrotnie w zasadzie, wydłużasz ten czas efektywnego cyklu. Wtedy masz już trzy fragmenty czasu, czy trzy przedziały czasu, w których masz efektywność 6, a tylko jeden, w którym masz efektywność 3. Średnia wychodzi 5,25. Jest poprawa. Jest poprawa i no dodatkowo zmniejszamy ilość cyklów pracy. Tak, natomiast kiedy tego nie trzeba robić? Wtedy, kiedy ta pompa i tak rodzi sobie świetnie z budynkiem, nie taktuje, bo, e, no, bo jest po prostu dobrze dobrana ten budynek. To Czyli przykład, który w sumie radzi. omawialiśmy, jeżeli tak. przy plus 7 ona już chodzi normalnie w modulacji tak, to swojej, tam raczej nie trzeba, bufora. Nie trzeba bufara bufora, chyba, że będzie. jest to instalacja na małych grznikach, to przy pewnej temperaturze plusowej i tak ta sytuacja e, nam wystąpi. Tak? Ale my szybko lecimy. Ostatnie pytanie. Kiedy i czy warto stosować funkcje ograniczające konsumpcję prądu, zmienna pojemność CW, tryb efektywności, funkcje eko inni producenci? Dobra. O innych producentach się nie wypowiem, bo nie wiem jak działają. Ale powiedzmy, że na podobnej zasadzie zmniejszają częstotliwość sprężarki, powiedzmy, ograniczające jakieś. Nie Dobra. Wiem. Więc wszystkie nasze tryby efektywności są pomyślane po to, żeby ograniczały konsumpcję prądu. Tryb efektywności w CWU sprawia, że jak pompa jest dziewiątka, to nie pracuje z mocą 9 kilo, tylko 7. Czyli jest bardziej efektywna. Trwa to ciutkę dłużej, ale efektywniej. Tryb efektywności w zakresie teraz tej pracy i soft startu tak zwanego w tych nowych pompach sprowadza się do tego, że zamiast jechać od razu na maksa, wchodzimy na te obroty, dajemy czas, zwiększamy w ten sposób efektywność. Więc jakby wszystkie te działania są nakierunkowane na to, żeby obniżyć konsumpcję prądu. Kiedy z nich rezygnujemy? Wtedy, kiedy one zaczynają wpływać na nasz komfort. Już nie mamy w tym momencie komfortu, tylko czujemy, że coś jest nie tak, to to jest moment, w którym z tej funkcji należałoby zrezygnować. Ale tylko wtedy. Domyślnie ja bym je wszystkie aktywował. Wyłączałbym je, jeżeli przeszkadzają. Czy jak w domu robi się chłodno. E, tak. Dokładnie. I widzicie, kochani, można było szybko zrobić tak treściwy odcinek. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to zostawcie je poniżej filmu w komentarzach. Czy my tutaj dołączymy jakiś link do fajnego webinaru? E, webinary moich kolegów dotyczących prawidłowej konfiguracji. Do jakiegoś, na, pewnie, ciepła, na tak? pewno, na pewno do dorzucimy poniżej. E, I tyle. Za, zachęcam Was do oglądania innych odcinków z tej serii, a my na tym temacie kończymy. Dziękuję.